Odwiedzamy dzisiaj Piotra Iwińskiego po raz kolejny po 8 miesiącach, żeby zrobić pewien update. Dwie fajne rzeczy, które dzisiaj się dowiecie. Przede wszystkim jeden śmieszny, fajny sposób na to, jak pozyskał najnowsze mieszkanie. A drugie, dowiedziałem się, że kupiłeś trzecie mieszkanie 16-metrowe w tym samym budynku, więc postanowiliśmy pokazać Wam, jak wygląda patodeweloperka w Piasecznie z lat 70. Cześć Piotrze! Cześć, witam serdecznie. Tak, dzisiaj Wam pokażę moje piękne perełki piaseczyńskie, 16 tam koma kilka, zero kilka metra. Super duże mieszkania, każdy mówi, że patodeweloperka, malutkie, jak w tym się da mieszkać. Zobaczycie, da się, to są bardzo przestronne mieszkania, duża kuchnia, duża łazienka. Przede wszystkim zainteresowanie, jak tutaj przyjechaliśmy, zobaczyliśmy, że są budynki, które nie mają balkonów, tylko rzygacze. A są budynki, które mają balkony, o co w tym wszystkim chodzi? Tak, to jest wspólnota, która zaczęła właśnie ten pomysł, bo niestety w Piasecznie stare budownictwo nie ma nigdzie balkonów i to jest duży problem, w sensie dużo ludzi na to zwraca uwagę, a ta wspólnota wyszła z taką inicjatywą, że jak tam powyżej chyba 40% ludzi się zgłosiło, to można dokupić balkon, tak? Oni go domontowują, dokręcają do stropu i za cenę tam 8600 zł można sobie dokupić balkon, całkiem spory, a jest to fajna funkcja. Szczególnie, że przy większych mieszkaniach to powiedzmy nie odczuwamy, ale tu są takie mieszkania też 30-30 parę metrów. I ja też chciałem do swoich 16, ale niestety przy moich już trzeba zmieniać było okna i wspólnota już nie wyraziła na to zgody. Tu obok w bloku mam też mieszkanie 30-metrowe, tyle że ono jest dużo fajniejsze, ponieważ blok się oddzielił od spółdzielni mieszkaniowej jako pierwszy na tym osiedlu. No i widać jakość właśnie, tak? Mamy wszystko wyremontowane, klatki, wymienione piony, elewacja jest zrobiona, jakieś tam śmietniki, wiaty śmietnikowe są nowe, wyremontowane. No a na przykład ten blok dopiero rok temu się odłączył od spółdzielni, no i jest na funduszu remontowym równe zero. Więc nic. Po prostu to, co na bieżąco zarabia jakby wspólnota, odkłada na fundusz remontowy, to jest pomału coś robione. No, tak? Nie widać. Nie widać, no bo niestety to są początki, a też jest druga sprawa, no większość starszych ludzi mieszka, bo był plan, żeby wziąć tam ponad 1,5 miliona kredytu, ale jak to wiadomo, jak fundusz ma wzrosnąć o złotówkę, to każdy już mówi nie, dziękuję, ja wolę żyć w gorszych warunkach, ale mieć taniej. Jak widać właśnie, coś tam remontują, wymieniają jakieś domofony, instalacje, ale jednak standard klatek jeszcze ma wiele do życzenia, ale jakby problemu z wynajmem nie ma, więc trzymamy dla siebie te mieszkanka. No to widzę szyb na windę. Nie, to są takie świetliki. Można zerknąć, ponieważ właśnie to są wewnętrzne klatki i z tym jest problem z doświetleniem, więc zostały stworzone. Jakbyśmy przeszli na samą górę, to zobaczymy. To jest moje mieszkanie drugie, które mam na wynajem. I dzięki temu mieszkaniu kupiłeś tamto. Tak, dokładnie. Więc zaraz o tym opowiemy. Tak wygląda moje małe mieszkanko, skromne. Tutaj układ w ogóle jest cały przebudowany, jak w każdym z moich mieszkań, tych małych kawalerek, ponieważ fabrycznie tu było wejście do aneksu kuchennego i łazienki. Wchodziło się, po prawej było zlew, kuchenka, zero blatu i dalej była łazienka, wielce powiedziane, bo był po prostu 76 cm szerokości, tak na kibelek i umywalka. I to było koniec, cała łazienka. A i tu były jeszcze oczywiście jedne drzwi, drugie. I tu były jakieś takie ścianki oddzielające korytarz od mieszkania. Tak? I to wychodziło naprawdę bardzo małe, ponieważ jedna meblościanka, jak to u starszych ludzi, druga jakaś komoda. I tu się wchodzi, i tu nie było miejsca po prostu. Tak? Trzeba było szlaczkiem przejść do kanapy czy do stolika, żeby w ogóle usiąść czy cokolwiek funkcjonować w tym mieszkaniu. Tutaj tak jak była ściana, kiedyś pięknie ktoś wymyślił, przytulimy pion gazowy, który niestety chciałem usunąć, wszyscy nawet się zgodzili, tylko na ostatnim piętrze jest jedna pani, która korzysta z podgrzewacza wody gazowego i nie chciała zrobić sobie remontu instalacji elektrycznej, przez co no, nie mogła mieć termy i niestety muszę to zostawiać. Niestety mam to w każdym mieszkaniu.
ale tu sobie poradziliśmy, pomysł mojej żony, obkręcamy to, żeby nie obijało się, jakbyśmy obudowali to GK czy coś, tylko owijamy to lnianą liną, taki duży drapak dla kota. Jakim cudem powstało mieszkanie 16-metrowe? Czy to jest legalne, nielegalne? Jest tu księga wieczysta? Kto to wymyślił? Kiedy to było przygotowane? I jaka fuszerka jest w związku z tym w łazience? To było fabryczne mieszkanie, mi się wydaje, że robiła po prostu spółdzielnia, rozdzielała te mieszkania, było widoczne zapotrzebowanie, bo to jest ewidentnie z podzielenia dużego mieszkania 47 metrów na właśnie 30 i 16, tak, z tą ścianką. I tak jak wspomniałeś, możemy powiedzieć, po prostu był dorzucany w tym miejscu kominy wentylacyjne, a tu przejście, które jest w innych mieszkaniach tego typu na tym osiedlu, było zabudowane i to przy remoncie wyszło, że było zabudowane tylko 5 cm ściankę z gazobetonu, czyli miękki materiał, przy wkuwaniu hydrauliki, elektryki, mieszkanie na dole przebiliśmy się do sąsiada. Więc tak ciekawie wyszło. Słychać cokolwiek? Teraz no nie, bo ja to wszystkie te mieszkania wyciszam, jakby tutaj jest płyta akurat wklejana. Tu nie ma akurat z akustyką problemu, bo tu jest akurat koniec korytarza u tamtych ludzi, więc jakby to nie jest żadna strefa mieszkalna. Ale no też oczywiście musiałem to poprawiać w tych mieszkaniach, bo no jakby niedopuszczalne, że nie możesz sobie obrazka czy haczyka wiercić, bo się przebijesz do sąsiada. No, ale no tak, taki mieli twór. Ja dziękuję, bo na oddzielnych księgach normalne, oddzielne mieszkania, jak widać w pełni funkcjonalne. A jeszcze a propos łazienki, to wyszedł taki case, ponieważ skąd w ogóle jak pozyskałem od kontakt do tej pani, ponieważ mnie zalała. Dostałem kontakt od wspólnoty, przyszedłem z nią porozmawiać, jak to, żeby z ubezpieczenia pokryć szkody. I wyszło tak, że to nie ona mnie zalała, tylko tak naprawdę pani jeszcze wyżej i zalała nam dwa mieszkania. No i od słowa do słowa wyszło, że kupiłem to mieszkanie, ponieważ pani miała problemy z najmem, wcześniej jakieś tam nie miała umowy, nie chcieli z nią podpisać i summa summarum wyszło, że ja zakupiłem to mieszkanie. Szkoda, że faktycznie nie ma tutaj łazienki po drugiej stronie, bo moglibyśmy sobie wykuć dziurę i na przykład się trzymać za ręce, biorąc prysznic z sąsiadem. Myślę, że na pewno tworzyłoby to fajną wspólnotę sąsiedzką. Tak, albo luksfery wmurować, żeby sobie spoglądać w oczy. Tak, siedząc akurat u mnie pod skosem montuję toalety, więc idealnie przez luksfery można. Kto to wynajmuje? Dlaczego wynajmują? Dlaczego chcą? Czy jest zapotrzebowanie? No bo jeżeli by nie było klienta, to w ogóle nie byłoby takich mieszkań. A już wiemy, że kilkadziesiąt lat temu było zapotrzebowanie, czy ono dalej jest? Tak, jak najbardziej. Ja na to mieszkanie nie czekam więcej niż tydzień, żeby je wynająć. Głównie wynajmują to ludzie pracujący, którzy pracują tu w Piasecznie. Każdy myśli, że Piaseczno to jest sypialnia Warszawy, że będą tu wynajmować ludzie, którzy pracują w Warszawie i dojeżdżają. Piaseczno jest dość zakorkowanym, w sensie ma dojazd dość problematyczny do Warszawy i tu mnie głównie wynajmują ludzie pracujący, nie ma najmniejszego problemu. Ci ludzie tu zazwyczaj też mają jakieś... To są prace, gdzie oni tu nie mieszkają na co dzień, tak? Nie oszukujmy się, takie mieszkanie, okej, okay, pewnie dla singla jest fajne, ale jednak szafa jest jedna, wiadomo, że rzeczy osobistych człowiek ma multum i ich jakby stricte dom jest gdzieś indziej w Polsce, tak? Oni tu przyjeżdżają, pracują 3, 4, 5 dni, na weekendy wracają do domów, do rodzin, ale przez to nie ma, są małe zużycia, małe koszty, no i to też jest piękne, bo tutaj czynsz do wspólnoty za to mieszkanie jest 93 zł, tak? Więc to też dla mnie to przechodzi, jakby mnie to przekonało, żeby to wynajmować, ponieważ są małe koszty, tak? Jak każdy się martwi, co będzie, jak nie wynajmę przez pół roku? No to jak nie wynajmę przez pół roku, to będę 500 zł niecałe w plecy, tak? Więc dlatego te małe mieszkania i się szybko wynajmują, tak? A wcale nie... Za tą kwotę, co ja tutaj biorę w Piasecznie, za taką małą mieszkanie, tyle że po remoncie, bo w Piasecznie brakuje mieszkań po remoncie. Zazwyczaj są to jakieś stare meblościanki, stary klimat. Można dużo większe mieszkania w tych samych albo nawet w mniejszych pieniądzach niż ja wynajmuję. Ale gorszy standard. No tak, oczywiście. Ja też pamiętam takie w ogóle wejście w buty klienta. Jak robiłem magistra w Wiedniu, to ja tam miałem go około 3 dni w tygodniu. To był tak skonstruowany magister, że właśnie dla osób pracujących już,
I ja sobie skalkulowałem, ile kosztuje mnie małe mieszkanie, ile kosztuje mnie nawet pokój, ewentualnie ile będzie kosztował mnie hotel, jeżeli będę dojeżdżał. I nam się bardziej opłacało kupić samochód, którym dojeżdżaliśmy do Wiednia, tam spać te 2-3 noce i wracać po prostu do domu, gdzie pracowaliśmy. Czyli ja totalnie rozumiem tą koncepcję, że nie spędzam całego swojego życia w takim małym mieszkaniu, tylko wykorzystuję je jako alternatywę do pokoju hotelowego. No dokładnie, więc tutaj w Piasecznie też tam teściu ma pokoje na wynajem. Też się to sprawdza, aczkolwiek dużo chętniej ludzie jednak swoje mieszkanie oddzielnie wynajmują, tak? No dalej, jeśli można, to małymi kosztami jakby zaspokoić te potrzeby mieszkaniowe, to wszyscy są szczęśliwi. Odwieczne pytanie. Ty flipujesz, ale także zajmujesz się mieszkaniami na wynajem. I chciałbym, żebyś powiedział jeszcze, czy myślałeś o tym, żeby sprzedać te wszystkie mieszkania, czy raczej je trzymasz? Jakie wątpliwości, jakie rozterki się pojawiają? Bo ja wiem, że mam dokładnie to samo. No moje rozterki, jakby właśnie jak tu się dowiedziałem, że na przykład wspólnota jednak ten remont będziemy robić z własnych środków, to mam taki pomysł, czy tego nie sprzedać właśnie i nie kupić na przykład domu i podzielić na, nie wiem, 6 mieszkań też gdzieś tu w okolicy. Po prostu, żeby też w jednym miejscu i mieć, rzecz pierwsza w jednym miejscu, rzecz drugim, żeby się nie użerać ze wspólnotami, spółdzielniami i innymi tworami, które są od czegoś zależne. Na przykład w tym bloku, a w tym, co właśnie mówiłem, że się wcześniej oddzieliło od spółdzielni, na przykład piękną rzecz, jaką widzę, mamy odwrotnie proporcjonalnie fundusz remontowy do zarządzania. Tam mamy fundusz remontowy 2,50 i chyba złoty 50 zarządzanie, a tu mamy odwrotnie. A tu się nic nie dzieje, a tam mamy kasy na koncie, leży i nie wiedzą, co robić, tak? U nas wydają tutaj 80 tysięcy na ogrodnictwo. Nie wiadomo, ja wiem dlaczego, ponieważ zobaczyłem, że spółka firmy, która zarządza naszym blokiem, ma też firmę ogrodniczą. Pewnie to jest wprost jakoś tam powiązane, że nagle ta wspólnota wydaje dużo więcej na utrzymanie zieleni, tak? I nie wiem, mnie to osobiście troszeczkę denerwują takie sytuacje, zamiast właśnie, żeby ten budynek odnowić dużo szybciej, żeby był lepszy standard dla ludzi, to jednak jakieś typu właśnie, nie wiem, krzaczki, idzie kasa, bez sensu, tak? I dlatego myślę, że właśnie docelowo będę jakiś dom, albo daj Boże kamienic. Pięknie. No właśnie taka rozterka, zawsze zaczynamy od tego, że kupujemy jedno mieszkanie, drugie mieszkanie, w międzyczasie coś kupimy, coś sprzedamy, nagle czujemy, że to wszystko ma sens i chcemy czegoś w jednym miejscu, sam to przeżywam, też po to robimy kamienicę, zresztą nagrywałem o tym odcinki, dlaczego poszliśmy w kierunku kamienicy, żeby wszystko mieć w jednym miejscu. Także każdy ma jakieś tam swoje przemyślenia. Droga inwestora nie jest taka, że kupujemy jedno mieszkanie i już mamy do końca życia spokój, tylko szukamy swojej drogi, co też jest ciekawe, bo są to wyzwania każdego dnia. Piotr trafił do mnie przez to, że przeczytał moją książkę i postanowił pójść w tym kierunku, więc jeżeli jest to dla Ciebie interesujące, chcesz działać jak Piotr, link masz poniżej. Dzięki, cześć. Dzięki, do zobaczenia.